Psalm pierwszy od 1 do 3. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych albo bezbożników, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie, zakonie Pana i nad jego prawem, zakonem, słowem rozmyśla we dnie i w nocy. We dnie i w nocy, cały czas, bez przystanku się módlcie. Bez przystanku rozmyślajcie, rozważajcie, śnijcie o tym. Musicie śnić o tym. Wasze sny, co? Starcy będą mieć co? Sny, a młodzieńcy widzenia. A dlaczego nie? A dlaczego nie masz mieć widzeń? A dlaczego nie masz mieć snów? Śnij o tym. Rozmyślaj, rozważaj, śnij. Niech ci się to śni. Budzisz się rano i proszę, ja ciebie wiesz. Wow, ale miałem piękny sen. Jezus mi powiedział, żebym zmienił wodę w wino. Idziesz do kranu i mówisz, dobre wino. I wiesz, nie możesz spróbować, bo będziesz jechał zaraz. Się dobija, muszę zadzwonić do niego później. Dobrze. Lecz ma upodobanie, tak? Rozmyśla we dnie i nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Wiecie, że my jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do owocowania, do przynoszenia owoców, plonów, pomnażania? Jesteś do tego zobowiązany. Będziesz rozliczony z owoców. Nie wystarczy, wiecie, się tylko nawrócić. Narodzić na nowo. Ty się narodziłeś na nowo, żeby przynosić owoc, żeby zdobywać królestwo, żeby zdobywać ludzi dla Chrystusa. Żeby On, co, mógł się pochwalić, że nie na darmo cię zbawił. Jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie mu się. Kiedy co? Kiedy rozmyślasz. Kiedy rozważasz. Kiedy jesteś tego pełen. Kiedy wtłaczasz to w siebie, to wtedy ci się powiedzie. Jeśli ci coś nie wychodzi, to nie dlatego, że Bóg jest za słaby. To dlatego, że nie odnowiłeś jeszcze wystarczająco swojego umysłu, swojej woli nie podporządkowałeś, swojego myślenia nie podporządkowałeś myśli Chrystusa. Że są jeszcze myśli, które się sprzeciwiają Bogu. Czyli co? Bożemu sposobowi myślenia. Wiecie, ja to mówię też do siebie. Nie? Bo wiecie, w jednych dziedzinach to po prostu, wiecie, idę jak burza, a w drugich gdzieś tam jeszcze nie do końca, nie? I każdy tak ma. Wiecie, że uzdrowienie, uzdrawianie kogoś jest tylko wypadkową tego i to jest najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić. Dlaczego? Bo uwierzyłeś, że jak położysz ręce, to to się stanie, bo On jest za to odpowiedzialny i Duch Święty jest zobowiązany zrobić to, z jakim celem ty położyłeś rękę. I wystarczy tylko położyć rękę. Wiecie, w DHT to, co robimy, to co? Przez 3 dni zabijamy święte krowy. Czyli co to znaczy święte krowy? Czyli fałszywe sposoby myślenia odnośnie uzdrowienia. Że ty nie możesz, że Bóg nie uzdrowi, bo przekleństwo, bo to, bo tamto, bo winien, bo grzesznik, bo coś tam, bo coś tam. Kto wie, że grzesznik może słyszeć głos Boży? Inaczej byście się nie nawrócili. Ja wam powiem coś takiego. Ja słyszałem Boga od dziecka. Tylko nie wiedziałem, że to Bóg.
Ja jak się skapłem, jak zobaczyłem, przeczytałem w książce Benehina Dzień dobry Duchu Święty, jak, że wiecie, że te wszystkie rzeczy, co ja słyszałem do tej pory, to Duch Święty, to po prostu ja mówię, wow, to ja go słyszę od dziecka. Ja z nim rozmawiam od dziecka. On mówi do mnie od dziecka. I wiecie co? Jak wam ktoś powie, że jak zgrzeszysz, to się Duch Święty, wiesz, obrazi, bo on jest gołębica i odleci, to mu powiedz, chłopie, ty nie wiesz, co to jest Duch Święty i kim on jest. Im więcej grzeszyłem, tym Duch Święty więcej do mnie mówił. Nie rób tego. Zostaw to. Nie idź tam. Wróć do mnie. Kocham cię. Nie rób tego. To jest złe. Będą konsekwencje. Naprawdę. Psalm 63, od 1 do 7. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Od rana Cię szukam. Pragnę Ciebie, pragnie Ciebie moja dusza. Tęsknię do Ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody. Popatrzcie się, od rana szukam Ciebie. Od rana pragnę Ciebie. Relacji, społeczności. Jak masz z Bogiem społeczność? Tak, przez Ducha Świętego, ale co? Przez Słowo. Przez rozmyślanie, rozważanie, medytowanie, myślenie o Nim. To jest trudne na początku. Potem to już leci. Wiesz, w rutynę wpadasz i później się trzeba nawrócić z rutyny. Naprawdę, bo to nie może być rutyną. Ten każdy dzień musi być, wiesz, święty, świeży, czysty. Abym widział Twoją moc i chwałę, tak jak Cię ujrzałem w Twojej świątyni. Skoro lepsze jest Twoje miłosierdzie niż życie. Moje wargi będą Cię chwaliły. Będę błogosławił Cię, dopóki żyję. Zniosę swoje ręce w imię Twoje. Popatrzcie się, to wszystko to jest co? Dawid, psalmista, nie? Popatrzcie się. Duch Święty spoczywał na nim, tak? Ale nie miał tej relacji, którą my. Ale popatrzcie się, jak on tęsknił, wołał. On chciał być w tej, można by powiedzieć, atmosferze. Chciałem powiedzieć brzydkie słowo. Nie dajcie się wciągnąć w atmosferę. Rozumiecie? Nie dajcie się w to wciągnąć. To są duszewne rzeczy. Dawid, dokładnie, prorocy Baala by mieli atmosferę świetną. Ale wiecie co? Chodzi mi o to, że po prostu, wiecie, Dawid wielbił Boga gdzie, w czym? W duszy i w ciele. A my mamy wielbić Boga co? Cześć Mu oddać w duchu i w prawdzie. W prawdzie Słowa Bożego i w duchu. Wiesz, no, słuchajcie, jak się zatańczysz, to jest, wiecie, ja miałem taki fajny czas, kiedyś Danusia była chyba w pracy, ja jakoś miałem wolne, już nie pamiętam, w każdym razie byłem sam w domu. Miałem świetny czas, tańczyłem, wiecie, wstałem, wiecie, tam piżama, wiecie, taki galoty, wiecie, po kolana i w ogóle, wow, taki byłem, wiesz, ktoś dzwoni, nie? Naprawdę, miałem świetny czas z Bogiem. Przyszło, wiecie, dwóch świadków Jehowy. To był chyba najgorszy ich dzień. Ja mówię, halleluja, zamknąłem, wiecie, klucz wyciągnąłem. Mówię, siadać tu, ja wam teraz pokażę. O Duchu Świętym porozmawiamy. Po 20 minutach już chcieli wyjść. Ja mówię, nie wypuszczę was, jak was nie przytulę. O nie, nie dotykaj nas. A ja sika, rabadrabala, rabasza. O nie, idź precz, szatanie.
Kończy jeden, mówi, dobra, przytulaj. Mówi, musimy wyjść, bo już tam na nas czekają. Rzeczywiście, patrzę, otwieram ten, jeszcze taką furtkę miałem, stanąłem przy tej furtce, żeby się nie przycisnęli bez przytulania. Patrzę, stoją tam jacyś, czekają na nich, bo to wiecie, autobusem przyjechali, wiecie, na wiochę, już się wszyscy zbierali, wiecie, czekają, nie? Ja mówię, dobra, nie? Jeden mówi, dobra, przytulaj pan. Błogosławić. Teraz przyjmij ducha. A ten drugi, jak zobaczy, jak ja mówię, przyjmij ducha, to od razu, wiecie, tak, nie, chyba schód, tak? Normalnie się przycisnął boczkiem, stanął za furtką i czeka na tego drugiego. Tamci patrzą, co się dzieje. Puściłem go, on taki... A ja mówię, słuchaj, do tego, co uciekł, nie? Mnie Bóg cię teraz uzdrawia, twoja, nie wiem, czy to wątroba albo nerki, nie, twoje nerki są teraz zdrowe. On tak, a skąd wiesz, że mam chore nerki? A ja mówię, Duch Święty, w którego nie wierzysz, mi powiedział. No i wiecie, oni tam gdzieś poszli, szczaili się za tym, wiecie, takie drzewka mieliśmy, za koszem się szczaili, czekali tam na następnego. I ten, ja, wiecie, tak stanąłem, wiecie, w oknie, słucham, żaluzje zasunięte. A on mówi, ty, a skąd on widział? Pewnie mu powiedziałeś. Nie, ja mu nic nie mówiłem. No ale co? Ty, no ale mnie strasznie tu piecze. Chyba mnie przestało boleć. A ja mówię, widzisz, to Duch Święty. Także wiesz, możesz być, kiedy uwielbiasz Boga, kiedy rozmyślasz, kiedy rozważasz, kiedy przed Nim tańczysz, w ogóle wiesz, tam nie zwracasz uwagi na wszystko inne, stąd wiesz, gdzie się rozebrał do naga Dawid i żona się nim zgorszyła, dobrze, że żony nie było mojej. Jak jej później to opowiadałem, to mówi, co ty? Możesz, ale wiesz, nie możesz na tym polegać. To nie może być wyznacznikiem tego, że ty masz Ducha Świętego, że Bóg cię kocha, że masz z Nim relację, społeczność, cokolwiek. Rozumiesz? My nie chodzimy w czuciu. My nie chodzimy w oglądaniu. My chodzimy w wierze. I choćbyś nie wiadomo, jak się źle czuł, to wiesz, że wiesz, że wiesz, że On jest z tobą. I cię nie opuści. I cię obroni. I przejdziesz, zwyciężysz. Dlatego ja wczoraj byłem zawsze ze zwycięzcami. Grali w siatkówkę. Pytam się, kto wygrywa? My, jestem z wami. Jak się zmieniło i tamci wygrywali, to mówię, teraz jestem z wami. Bo ja zawsze jestem zwycięzcą. Nie, nie chodzi o to, żebyśmy strony zmieniali. Nie, ja taki, wiecie, żarcik. Gdy cię wspominam na moim posłaniu i rozmyślam o tobie podczas nocnych straży, ponieważ byłeś mi pomocą, w cieniu twoich skrzydeł będę się weselił. To jest część dalsza tego psalmu. Rozumiecie? Rozmyślał na posłaniu. Powiem wam, wiele razy kładłem się spać i musiałem wstać. Bo nagle po prostu i Biblia, i wiecie, konkordacja, i ten, i wyszukuję, i notuję. Później mówię, Dancia, normalnie, ale mam objawienie. No to powiedz mi rano. Ona, weź, nie żartuj, nie będę mogła spać. Będę rozmyślał, psalm 77, 12 werset. Będę rozmyślał o wszystkich twoich dziełach i o twoich czynach będę mówił. Mówił, opowiadaj o Bogu. Mów o Nim, chwal się Nim. Wiecie co, kiedyś po prostu tak, wiecie, też miałem fajny czas, znaczy fajny, zawsze mam fajny czas. Nawet jak jest zły, to mam fajny. Bo wtedy ja oczekuję, co tam Pan zrobi ciekawego. Jak On to rozwiąże. Rozumiecie, że, wiecie, że zawsze jest rozwiązanie od Pana? Jeśli na nie czekacie, ja wam pokażę Pawła.
Mamy jeszcze 3 godziny, nie? A jutro mamy 2. W sumie po obiedzie też możemy zrobić sobie gdzieś tam na placu, nie? Nie musicie jechać, nie? O, super. Wszystko zależne od kolekty będzie. Żartuję. Wytnij to. Co miałem powiedzieć? O! Zawsze jest dobry czas. Wiecie, nie. Coś innego miałem powiedzieć. Zawsze przykład miałem jakiś powiedzieć. A, dobra. Nie, o Pawle to później. Okej. Okay. Zawsze jest rozwiązanie. Zawsze, nawet w trudnej sytuacji, ty musisz wierzyć, że Bóg przyjdzie ci z pomocą. Choćby nie wiadomo co. Liczysz na Boga. Owszem, On może posłać człowieka. Być może ten człowiek nawet jest aniołem, a ty tego nie zauważyłeś. Wiecie, że anioł znaczy posłaniec? A wiecie, że apostołowie to aniołowie? Bo oni są posłani. Posłaniec, czyli ktoś, kogo Bóg posłał. Jak mnie Bóg pośle do ciebie, to jestem aniołem. Wiecie o tym? Angelos, to jest posłaniec. I nie zawsze ten skrzydlaty. Chociaż ja nie widziałem, żeby mieli skrzydła. Wyglądali jak ludzie, tylko byli potężniejsi. Bóg zawsze daje rozwiązanie. I pokażę wam coś z tym Pawłem. To jest 2 Koryntian 10, 4, 5. Nie. 2 Koryntian 4, 8. I pisze tak. We wszystkim uciskani, ale nie przytłoczeni, zakłopotani, jednak nie wyzbyci wyjścia. Rozumiecie? Nie wyzbyci wyjścia. To, co ja czytam, to czytam z przekładu dosłownego. A, dokładnie to pisze tak. Zawsze uciskani, albo zewsząd uciskani, ale nie przytłoczeni. Niepewni, to jest nieprawda, tam nie ma słowa niepewni. Tam dokładnie jest będący w trudnej sytuacji. Ty w Bogu jesteś zawsze pewny. Nie ma niepewności. Ty jesteś pewny. Możesz być w trudnej sytuacji. I dalej pisze, jednak nie w rozpaczy, i to też jest błąd, nie tak pisze. Pisze, ale nie będący bez wyjścia. Jest różnica? Rozumiecie to? Jest różnica? Tylko cielesny umysł mógł przetłumaczyć to w ten sposób. Zamiast rozpaczy jest nie będący bez wyjścia. Nie jest rozpaczeni, tylko nie jesteśmy w takiej sytuacji, żeby nie było wyjścia. Nie zakłopotani, to też nie jest do końca, nie? Bo to wiecie, no, zakłopotany. No możesz kogoś zakłopotać, powiedzieć, że wiesz, no rozporek masz rozpięty. I się ktoś zakłopota, nie? Ale to nie o to chodzi, nie? Nie jesteś bez wyjścia. Mogłeś się potknąć, mogłeś zostać powalony. Może jest sytuacja, może diabeł napiera tak, że po prostu już brak ci tchu. Ale wiedz, że nie jesteś bez wyjścia. Nie jesteś w rozpaczy. Nie jesteś w rozpaczy. Jest wyjście. Dlaczego? Bo Bóg jest naszym wyjściem. Bóg zawsze ma wyjście z trudnej sytuacji. I popatrzcie się na Pawła. Był w więzieniu. Ale nie był zrozpaczony. Wiedział, że jest wyjście. Wiecie co? Jak się boisz śmierci, to najlepszą rzeczą jest pogodzić się z nią.
Wiecie, dlaczego ludzie, większość ludzi, którzy dzwonią do nas, to są ludzie, którzy boją się umrzeć. Większość ludzi boi się umrzeć. To jest złe. To znaczy, że są nienawróceni. Zwłaszcza chrześcijanie. Jak ty możesz się bać śmierci? Przecież śmierć jest zyskiem. Mało tego, w liście do Hebrajczyków pisze, że co? Że my usunął strach przed śmiercią. Usunął strach przed śmiercią. Kiedy rodzisz się na nowo, Bóg usuwa strach przed śmiercią. Kiedy nie masz nic do stracenia, to się niczego nie boisz. Nie boisz się niczego. Nie wiem, wieści jakieś są? No i co z tego? Nawet gdybyś mnie wrzucił do pieca i Pan by mnie nie uratował, chwała Jemu. I tak będę Go wielbił i chwalił. Dlaczego? Bo wiem, gdzie idę. Nawet gdyby mnie nie wyratował, chociaż obiecał, że mnie wyratuje. A wiecie, ilu wierzących, ilu mężów bożych zginęło? Było ten? Słuchajcie, to jest chluba. To jest chluba, kiedy cię zabiją dla imienia Jezusa. To jest chluba. Naprawdę, my musimy się wyzbyć strachu przed śmiercią. Strachu przed stratą. Kto z was zbankrutował? Kiedykolwiek. Nie wiem, miał dużo i nagle po prostu okazał się bankrutem. Nie ma takich? O, jest jedna. I co, boisz się zbankrutować? Słuchajcie, wiecie dlaczego się boimy zbankrutować? Bo myślimy, że to jest tragedia. Ja zbankrutowałem już raz. Myślicie, że ja się boję stracić wszystko? Nie boję się. Dlaczego? Bo wiem, że z Bogiem mogę się podnieść 1000 razy. Nie boję się zbankrutować. Nie boję się stracić wszystko. Ja już straciłem raz żonę, drugi raz się nie boję. Ale boję się jej reakcji. I tak sobie naskrobałem. Rozumiecie? Myślenie. Strach, jak mówi Carrie Black, to jest namaszczenie od diabła. Pokój, radość w Duchu Świętym to jest to namaszczenie, które masz od Boga. I w trudnej sytuacji, w ciężkich sytuacjach ty się nie boisz, ty się nie lękasz. Wiecie, oczywiście, że musisz dojść do wymiaru w pełni, żeby w pełni w tym funkcjonować, nie? Ale teraz kwestia jest reakcji. Jak ty będziesz reagował na sytuację, na wieść? Wiecie, podrożał węgiel. No my akurat palimy węglem, nie? Wiecie, ja czekam, że będzie po 1000, nie? Ale wiem, że jak będzie po 3000, to Bóg też mnie zaopatrzy. A chłopie, mieliśmy taką sytuację, ty. To jest myk. Wiecie, drzewo się już kończy. Paliliśmy wtedy drzewem. Na węgiel nas nie było stać. I ja mówię, Dancia, zostało tyle i tyle węgla, to tak obliczyłem, jakbyśmy tak co drugi dzień palili, tak tylko przepalali, żeby tak, wiesz, złamać powietrze, to tak jeszcze z 2 tygodnie byśmy palili. Dancia mówi, ale mi jest zimno i wiecie, pakuję do tego pieca, wiecie, podpala. Ja mówię, kurde, spaliła w jeden dzień drzewa, które ja miałem na 3 dni. Ja mnie jeszcze 2 razy zapali i koniec. No i nie będziemy mieć drzewa. A no mi co się martwisz, Bóg się zatroszczy. Ja mówię, ale Bóg dał mi rozum. Rozumiecie, z jakich rzeczy mnie Bóg wyciągnął, nie? Ona bardziej wierzyła jak ja. Ja mówię, Dancia, on mówi, nic się nie bój, Bóg się zatroszczy. Ja mówię, okej, dobra. Za chwilę pyk, 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 pyk.
Do drzwi ktoś puka. Ty, Jarek, słuchaj, wiesz co, bo myśmy tam przywieźli z lasu takie, wiesz, suche ten, mówi, te większe gnotki tośmy sobie wzięli, a te, to byś sobie tam pociął, będziesz miał ze 2 tygodnie palenia, nie? Słuchajcie, 2 miesiące żeśmy. Bóg od razu odpowiedział. Bóg od razu odpowiedział. Kiedyś, wiecie, mówię, Boże, dziękuję Ci za to, że Ty mnie wysłuchujesz modlitw o, wiecie, zaopatrzenie. A Bóg mi mówi, nie Twoje, Twojej żony. I wiecie, już sobie myślę, dobra, nie słucham Cię, bo jeszcze usłyszę, jak długo będę z Tobą, niewierzący. Naprawdę. Ja jestem szczery. Do bólu. Wiecie co? Ona nie wiedziała, co to jest wiara. Nie umiała jej zdefiniować, a chodziła w wierze. A ja wiedziałem, jaka jest definicja. Miałem definicję wiary, dlatego szukałem, wszędzie się doszukiwałem. O, trzeba się sprężyć, żeby wiarę mieć. Wiesz, spiąć się, wiesz, czy mam wiarę, czy nie mam wiary, wiesz, ile mam wiary. Ile masz wiary? Miarę. Jaką miarę? Doskonałą, miarę Chrystusa. Masz dar wiary od Boga. Jakbyś nie otrzymał tej wiary, to byś nie uwierzył w Niego. Tak? Zgadza się? Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. I to nie z nas. Boży to dar, nie z nas ta wiara. Bóg dał nam wiarę i uwierzyliśmy w Niego. Wow! A my się spinamy, żeby mieć wiarę. Żeby wierzyć. Ty się spinaj, żeby nie wierzyć. A nie wierzyć. Rozumiecie? Ty masz wiarę. Tylko cały czas myślisz, że nie masz, że masz za mało, że coś tam, bo nie widzisz, nie? Ty się spinaj, żeby nie wątpić. A nie, żeby wierzyć. Zgadza się? Jeszcze mamy coś tam, nie? 15 minut, tak? Dobrze. 9 werset. 2 Koryntian 4:9. Prześladowani, ale nie opuszczeni, albo nie pozostawieni w tyle. Powaleni, ale nie pokonani. Tak naprawdę przewróceni. Przewróciliśmy się. Nie wiem, potknęliśmy się, ucisk był, nie wiem, cokolwiek. Ile razy miałeś tak, że zwątpiłeś w trakcie? Ale nawet jeśli zwątpiłeś, to Bóg cię może podnieść. Pamiętacie? Panie, wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Nie daj się zrobić diabłu w konia, że zwątpiłeś i koniec. Nawet jak zwątpiłeś, to pokutuj z tego, przeproś, powiedz, Panie, wzmocnij mnie, posil mnie, a tak naprawdę dziękuję Ci za to, że Ty mi dajesz siłę, że mi dajesz moc, że mnie podnosisz, posilasz. Karm się Słowem. Wypowiadaj to Słowo. Wypowiadaj obietnice, które On Ci dał. Stań na nich. Wrzeszcz jak trzeba. Jeśli trzeba, to mówię z płaczem, przez zaciśnięte zęby, ale wypowiadaj. Bo to zmieni sytuację, to zmieni miejsce, w którym jesteś. Wiecie, kiedyś miałem taką sytuację, zadzwoniła do mnie kobieta i mówi tak, ja panie Jarku, bo by się pan mnie pomodlił, bo coś tam. Ja mówię, dobra, w imieniu Jezusa Chrystusa mówię, życie do całego twojego ciała, do, nie wiem, coś tam, już nie pamiętam, co tam do końca było, jakieś chyba żołądkowe albo kobiece rzeczy. Pytam się, co? No, czuję taką ulgę, no, piekło mnie, już mnie nie piecze, no, czuję ten. Ja mówię, to teraz, dziewczyno, 8 godzin dziennie studiujesz, czytasz Słowo Boże na głos do siebie. I dzwonisz po tygodniu do mnie. Zadzwoniła po tygodniu. O, bo mi wróciło to. Ja mówię, a kiedy ci to wróciło? No, tak prawda, no, na drugi dzień już z powrotem wróciło. A ja czytałaś Słowo Boże? No wiesz, ja jak tak zaczęłam czytać, to mnie tak oczy zaczęły szczypać, no i przestałam. Bo ja nie mogę za długo czytać. A ja mówię, i co robiłaś wtedy? No i wiesz, ja sobie włączyłam taką chrześcijańską telewizję, nie? A ja mówię, i co, nie bolały ci oczy? No nie.
Ja mówię, tu patrzysz w telewizor, ci oczy nie bolą, a czytasz Biblię i cię bolą. A mógłbyś się pomodlić, tak, ale musisz coś zmienić w swoim życiu. Musisz coś, wiesz, zacząć czytać Biblię. No to dobra, mówię, dobra, pomodliłem się znowu o nią, mówię, za tydzień zadzwoń. Zadzwoniła chyba po 4 dniach. Mówi, to nie działa. Znowu wróciła, jeszcze bardziej mnie boli. A co robiłaś w tym czasie? No nic, no ja, wiesz, no tam... No czytałam takie wersety, mam takie podkreślone, wiesz, takie one mnie tak podnoszą na duchu, nie? Tam z psalmów tego. One mnie tak łechcą. Wiemy, ty, Słowo Boże jest do nauki, do poprawy, do wykrycia błędów, a nie żeby cię łechtać. Mówią, ty jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz korekty, a nie łechtania. Wyrzuć tą Biblię, co masz podkreślone te wersety. Bo wtedy się niczego nie nauczysz. Weź sobą nową Biblię, niepodkreślone wersety i czytaj na nowo. Żeby Bóg mógł cię skorygować, bo ty potrzebujesz korekty. A nie łechtania. Nie wiesz, żeby ci się dobrze zrobił. Tak? Tak pisze? Czy Słowo Boże jest, żeby cię łechtać, pocieszać i cię tam, nie wiem, żebyś się czuł dobrze? Nie, Paweł mówi, że co napisałem do was, zabolało, ale co, ale ten ból sprawił w was upamiętanie. Czyli odwróciliście się od tego miejsca, w którym byliście. Chcesz być żyć zwycięskim życiem? To odwróć się od miejsca, w którym jesteś. Potrzebujesz korekty, potrzebujesz nauki, potrzebujesz zachęty. Ale nie na zasadzie, ty tam piękny jesteś, nic się nie martw, wszystko będzie dobrze, wow, wow, wow. Ty nie potrzebujesz usłyszeć, że jesteś zwycięzcą. Ty potrzebujesz usłyszeć, jak być zwycięzcą. Rozumiecie tą różnicę? Wiesz. Ty jesteś, masz wygrać maraton, jesteś do tego stworzony. Idź biegaj. Nie, ty potrzebujesz treningu. Ty potrzebujesz się dowiedzieć, jakie ubranie mieć, jakie buty, jak się odżywiać, ile trenować. Chcesz zwyciężyć maraton? Musisz trenować. To nie jest tak, że po prostu, wiesz, pójdziesz i będziesz biegł. No chyba, że będziesz jak Elia i wyprzedzisz Rydwany. 40 dni będziesz w mocy ducha bieg. Nie ma problemu. Nie, ty się potrzebujesz wyszkolić. Wyszkolić przez słowo. To słowo macie korygować. To słowo macie, wiesz, wykrywać twoje błędy, miejsca, złe miejsca, w których jesteś. Złe myślenie. I to będzie boleć. Czyszczenie boli. Naprawdę. Jak się dowiadujesz, że jeszcze to jest złe, to jest złe, to jest złe, z tego musisz zrezygnować. To jest jeszcze grzechem. To zajmuje ci za dużo czasu. To cię odciąga od słowa. To cię odciąga od tego. Wyłączyć TikToka, Facebooka, YouTube'a i wszystkie inne. Jeśli trzeba. Żeby zmienić swoje myślenie. Zgadza się? Tak? Obiecujecie, że to zrobicie? Przysięgnijcie przed Panem. Pierwszy do Tymoteusza 4, od 11 do 16. To nakazuj i tego nauczaj. Niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku, lecz bądź dla wierzących przykładem. W mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcenia i nauki. Czyli co? Zachęcamy. Motywujemy. Dopingujemy. Nie na zasadzie, tam nic się nie stało, tam, nie masz czasu, dobrze. Bóg się o zatroszczy. Diabeł zatroszczy. Jak nie będziesz czytał. Tak? Wiesz, znudzony, to już diabeł ci da coś do roboty, żebyś później, chłopie, przez 3 miesiące się z tego wygrzebywał. Dawid był znudzony i spłodził Betrzebie dziecko. I później poniósł tego konsekwencje.
świątyni nie mógł. Jeszcze mordercą. Najgorszą rzeczą jest znudzenie się Słowem Bożym. Dlatego ciągle musisz szukać świeżości. Nawet jeśli coś wiesz, to jeszcze i tak nie wiesz, jak wiedzieć powinieneś, grzeb dalej. Nie buduj swojej doktryny na jednym wersecie wyrwanym z kontekstu. Znaj Słowo Boże. Znaj je w całości. Nawet Stary Testament. Wiedz, że nie zadajesz się z obcymi kobietami, nie chodzisz tam, gdzie są czerwone latarnie. Rozumiesz? Nie udowadniasz nikomu, że idziesz do baru i nie pijesz. Rozumiesz? Nie potrzebujesz tego. Weź Słowo Boże. Nie nudź się i nie przewijaj kanałami. Weź Słowo Boże. Jak nie masz co robić, to idź biegać. Słuchawki na uszy. Ze Słowem Bożym najlepiej. Puść sobie tam Biblię i niech leci. Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie. Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie. Dar Ducha Świętego. Pilnuj, pilnuj. Ćwicz się w tym. W prorokowaniu. W słowie wiedzy. W uzdrawianiu. Rób to. Niech to działa. Niech to funkcjonuje. O tym rozmyślaj. Temu się oddawaj, aby twoje postępowanie było widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tych rzeczach. Bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, czyli odnowisz umysł i tych, którzy ciebie słuchają, bo kiedy będziesz mówił od Boga. I to będzie odnawiać ich umysł. Rozumiecie? To są rzeczy ważne, jak nie najważniejsze. Mamy pilnować swojej duszy, mamy pilnować swojego serca. Mamy dbać o to, czego słuchamy. Na co patrzymy i kim się otaczamy. Otaczaj się ludźmi, którzy cię będą podnosić, budować, zachęcać, korygować. I będzie bolało. Ma boleć. Wiele mam jeszcze wam do powiedzenia, ale nie możecie tego znieść. Słuchajcie, jeszcze przelecimy, nie? Do obiadu mamy jeszcze trochę, nie? Ja sobie to zatytułowałem cel naszej wiary. Jaki jest cel naszej wiary? Zbawienie duszy, czyli przez odnowienie umysłu. Zbawiamy duszę przez odnowienie umysłu. Nasza dusza, czyli sposób naszego myślenia. Tak? Tak naprawdę Samral mówił, że najważniejszym decydentem w człowieku jest dusza. Ona decyduje, czy duch przeniknie do ciała. I czy wyjdzie z ciebie duch. Czy po prostu rzeki wody żywej z ciebie popłyną. Dlaczego? No bo ty musisz coś zrobić. Ty musisz chcieć dać. Chcieć uwolnić to. Czyli w duszy musisz to zrobić. W swoim myśleniu. Twoje myślenie musi być zgodne, kompatybilne z Bożym Duchem, z Bożym myśleniem, z Jego pragnieniami. Tak? Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według słowa swego wielkiego miłosierdzia odrodził nas w nadziei żywej przez powstanie Jezusa Chrystusa z martwych. Do dziedzictwa niezniszczalnego, niesplamionego,
i niewiędnącego, które zostało zachowane w niebiosach dla nas. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę. Mocą Bożą jesteśmy strzeżeni przez wiarę. Przez wiarę w Niego, w Jego Słowo. Dla zbawienia przygotowanego, aby się objawiło w czasie ostatecznym. Nim się cieszcie, chociaż teraz trochę, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi próbami. Kto przechodzi z was próby? Wszyscy przechodzą próby. Wszyscy. Takiej, siakiej i owakiej dziedzinie. Każdy z nas przechodzi próby. Ale wiecie, po co są próby? Wiecie, że każdy z nas musi być wypróbowany? Przejść próbę? Nie, na koniec tam, nie wiem, 8 klasy macie egzamin. Jak go nie zdacie, to nie pójdziecie do średniej szkoły. Dlaczego nie pójdziecie do średniej szkoły? Dlaczego was tam nie puszczą? Bo będziecie zakałą średniej szkoły. Dlaczego? Bo nie zdaliście egzaminu, czyli nie nauczyliście się właściwie do 8 klasy. Można. Można. No, może matura, no dobra, no, się znalazła mądrzejsza, no. Ma 6 klasę i się tutaj wymądrza, no. Zdziwiłbym się, jakby ktoś jeszcze nie miał, oprócz mnie. Ale wiecie, mi chodzi o to, że po prostu, wiesz, w Królestwie Bożym nie dostaniesz promocji do klasy następnej, jeśli nie zdasz poprzedniej. Nie ma takiej opcji. Nie będziesz miał 8 klasy bez 6. Musisz przejść próbę. Musisz być wypróbowany. Dlaczego? Bo musisz być doskonały. Musisz być poddany próbie. Deklarujesz coś? Uwierz mi, diabeł cię wypróbuje. Każdy z nas musi być wypróbowany. Naprawdę, każdy z nas musi być wypróbowany. I to po prostu nie ma innej opcji. No naprawdę nie ma innej opcji. My musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa jako doskonali. I każdy z nas zda sprawę z tego, co uczynił. Każdy. Każdy. Zostaniesz rozliczony z darów poznania wszystkiego, co otrzymałeś. Będziesz musiał po prostu powiedzieć, pokazać, ile zarobiłeś. Pamiętacie przypowieść o talentach? Ja odnoszę to do ducha. Każdy z nas otrzymał jego ducha. I każdy musi to pomnożyć. Jesteśmy co? Do dobrych uczynków, aby w nich chodzić. Po to nas zbawił Jezus. Do dobrych uczynków, aby w nich chodzić, aby przynieść owoce. Aby pomnożenie przynieść, aby przekazać naszą wiedzę, to czegośmy się nauczyli, czyli co mamy być, kim? Nauczycielami. Mamy uczyć. Czynić uczniami mamy. Wiecie, tam nie pisze. Dobra, przeczytam. Żeby nie było. Nie z pamięci. Gdzie? No, śmiało. Marka 16, tak? I powiedział do nich, 16:15. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Takie znaki, to są znaki. To nie są owoce, to są znaki. Uzdrowienie to są znaki. Mówienie językami to są znaki. Wypędzanie demonów to są znaki. Nie owoce.
to nie po tych owocach nas poznają. Wiecie, po jakich owocach nas poznają? Kiedy co? Kiedy zobaczą w nas Chrystusa. Kiedy będziemy mieć co? Kiedy będziemy jedno z Nim. Gdzie to pisze? Kto z was zna Biblię? Nie, o jedności, o jedno z Nim. 17 rozdział. Ewangelia Jana. Ja w nich, 23. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno. Doskonali w jednym. Jako jedno. Tak? Żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. On jest w nas, jest miłość Jego w nas i tak naprawdę świat pozna nas po tym, że będziemy zjednoczeni. Jego pozna po tym, że będziemy chodzić jak Chrystus, że będziemy jak On. Rozumiecie? To jest tak naprawdę tym sednem. Kiedy Jezus chodził po ziemi i był zjednoczony z Ojcem, to miał wpływ na ludzi. Spotykał grzesznika i grzesznik przestawał być grzesznikiem. I wcale nie musiał mu głosić Ewangelii. Wystarczy, że był. Powiedział, wiesz co, oni cię nie potępili, ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. I kobieta przestała grzeszyć. Amen? Dlaczego nie ma być tak z nami? Dlaczego, nie wiem, podchodzi do ciebie gościu, proszę, ja ciebie tylko dotyka, że on pokutuje. Dlaczego nie ma być tak, jak, nie wiem, Smith Wigglesworth jedzie pociągiem, pociąg się zatrzymuje na stacji, a ludzie pokutują na peronie. Dlaczego tak ma nie być? Bo myślicie, że nie może, że to tylko Smith Wigglesworth. Kto słyszał, że on co? Nie czytał gazet, tylko Biblię. Szedłeś do niego, to co? To tylko po prostu albo słuchałeś Biblii, bo ci czytał, albo rozmawialiście o Biblii. Chcesz mieć rezultaty Smitha Wigglesworta? Bądź jak Smith Wigglesworth. Chcesz mieć rezultaty Gillake'a? Bądź jak Gillake. Bez kompromisu. Wiecie, co Gillake powiedział, nie? Jak idziesz do lekarza, to tak jakbyś poszedł do diabła po pomoc. Tak powiedział. Miał rezultaty? Dlaczego miał rezultaty? Wiecie, ja cię nie oskarżam, że ty idziesz do lekarza. Nie, nie czuj się w ten sposób. Ja nie jestem w tym miejscu. Ja tylko ci powiem, w jakim miejscu był on. Wiecie, ktoś mi kiedyś zadzwonił, a wy to nie jesteście prawdziwą służbą Johna Gillake'a, bo ten to po prostu, jak się do niego poszło, to na pewno się zostało uzdrowionych, a jak nie mogłeś uzdrowić, to zostałeś wyrzucony ze służby. Ja mówię, tak, ale musisz spełnić pewne warunki. Czyli przyjść na 30 dni, zostawić wszystkie swoje leki, kontakt z lekarzem, ze światem, czytać i studiować Słowo Boże przez 30 dni. I wtedy zostaniesz uzdrowiony. Jeśli jesteś gotów, to przyjdź. I wtedy miał rezultaty. Po co? Bo było odnowienie umysłu przez 30 dni. Radykalne. Radykalne odnowienie umysłu. I nie ma, że boli. Boli, to jeszcze bardziej się módl. Tak? Dlaczego tak nie robimy? No bo jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. Chociaż ja nie mówię, że Gillake był doskonały, czy Smith Wigglesworth. Chrystus, Jezus jest doskonały. Tak? On jest doskonałym przykładem, ale my mamy naśladować Jezusa, tak? Czy jesteśmy naśladowcami Jezusa? Tak. Amen? We wszystkim, nie? We wszystkim. Amen.